Witajcie! A może by to najpierw zabronować, żeby wyrównać, a potem orkanem przejechać? Oczywiście to wszystko brona położy, zgniecie, ale czy wtedy byłby sens orkanem w ogóle jeździć? Tutaj ten kawałek, bo tu są naprawdę góry, doły, nie zdążyłem tego wtedy wyrównać, tak jak zrobiłem to tam i tutaj za tym rowem. Tam jest wszystko równiutko. Tutaj tego nie zdążyłem. Co myślicie? Wiecie co? Aż ty. Chyba się zwijam, bo tamte chmury wyglądają bardzo, bardzo deszczowo. Ale jeszcze jeden przejazd robimy. Na trójce.
No, to tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Jadę, bo powiem wam, że takie kurde zniechęcenie, no. A to przez to, że te... O! No to nie, to już jest poorkanowane, ale tutaj widzicie, czasami są takie ostre wykopki. Zobaczcie, jak on wygląda, przecież tu jest... Już nie mówię jak ja. O! Dobrze, że założyłem tą czapkę, bo przecież... To by miał tyle zielska w głowie, że głowa mała. Zobaczcie na ciągnik. No kabina by się przydała, no kurczę blade, co tu gadać. No ty gadzie. Sam nie wiem już gdzie co jest przez to całe zielsko. Niczego tutaj znaleźć teraz nie można w tym ciągniku. O. No oczyszczę go całego tyle o ile przed powrotem. No i powiem wam, że to w tym tempie to masakrycznie długo trwa i dlatego chcę... O ludzie, patrzcie się ile tego jest. O. Tu jest dopiero blacha. No i ten. I zobaczymy. Podzwonię dzisiaj, popytam, bo i tak słuchajcie, zaraz wyjeżdżam do roboty. Mam jeszcze takie trochę papierkowe sprawy do pozałatwiania przed wyjazdem. No i nie zdążę, no. Najnormalniej w świecie nie zdążę. No trzeba to jakoś, kurczę, było to wszystko, bo ta ziemia fruwała tu wszędzie i dlatego. Dobra, założę rękawice, no ale mniejsza z tym, to widać, że tu jest ładnie równo, tutaj to nie miałem żadnych obaw, ale tu w tej chwili, ja to dobrze pamiętam, że tu nie mogłem skończyć roboty i tam, a ta brona tutaj pięknie szła, ta ciężka, więc ona tutaj ładnie wszystko wyrównała, tu gdzie nawłoć to jest czwórka. I to na pewno jest dobrze zrobione równo, natomiast tam gdzie jest piątka, szóstka to jest tragedia. To trzeba jeszcze raz obrócić i teraz nie wiem właśnie, czy może najpierw to przejechać broną na zasadzie trójka szosowa, czy dwójka szosowa, obojętnie, po prostu żeby to tylko rozbić, rozłuczyć i żeby było równo, a potem może ten ta talerzówka na to wszystko, albo od razu talerzówka, no nie wiem, no po prostu orkanowanie tu w tym miejscu nie widzę, żeby to miało sens. Tym bardziej tutaj, jak są te krzaki, jeszcze można jechać, natomiast za tym krzakiem tam już jest bagno, tam już jest woda i nie wjadę, bo tam jest jeszcze gorzej, jak to co pojechałem, pokazałem wam jak to wygląda. Dobra, trzymajcie się, cześć. Zobaczcie jaka tu woda jest. Próbuję przejechać. Widać.
Zapominam o tym ręcznym gazie, żeby stację go ustawić i będzie równo jechał. Filmów. Tym razem już na serio. Trzymajcie się. Cześć.